Burmistrz Chrzanowa stawia na konsultacje społeczne i w ten sposób chce szukać odpowiedzi na drażliwe pytania. Na pierwszy ogień idzie strefa płatnego parkowania. Według burmistrza Marka Niechwieja w trudnych sprawach o zdanie należy pytać mieszkańców. Sposobem na to mają być niedrogie, jak twierdzi burmistrz, konsultacje społeczne. Chce je wykorzystać, by uzyskać odpowiedź w kwestii płatnego parkowania w centrum. Wśród radnych i mieszkańców zdania na ten temat są podzielone. Jedni przekonują, że strefa uporządkowała ruch w mieście i sprawiła, iż bez problemu można zaparkować, by załatwić sprawę w urzędzie. Drudzy twierdzą, że to tylko obciążenie dla kieszeni mieszkańców i problem dla prosperujących tu handlowców, którzy stracili klientów. Dlatego trudno zdecydować, czy strefa powinna istnieć, czy nie. Rozstrzygniemy ten problem poprzez konsultacje społeczne i każdy będzie miał prawo się wypowiedzieć. Dowiemy się, czy jest pożądana, czy nie. Jeśli jest pożądana, no to bardzo, to nie mamy problemu. A jeśli nie, to w tym momencie będziemy działać na rzecz społeczeństwa. Większość się wypowie, także będę zachęcał, żeby z tego prawa konsultacji skorzystać. Do mieszkańców trafią ankiety, w których mają się opowiedzieć, czy są za istnieniem strefy, czy też przeciwko. Potem te ankiety będą zbierane w specjalnie wyznaczonych punktach na terenie sołectwa i miasta. Nawet jeśli mieszkańcy zagłosują przeciwko istnieniu strefy płatnego parkowania, to nie zniknie ona od razu. Zgodnie z umową ma ona funkcjonować do listopada 2016 roku. W przeciwnym wypadku miasto zapłaci karę. Burmistrz nie chce więc zrywać umowy, zakłada ewentualne renegocjacje. Wynik ankiety pomoże mu jednak podjąć decyzję co do przyszłości płatnego parkowania w Chrzanowie. Jak mówi Niechwiej, strefa jest pierwszym z tematów poddanych opinii mieszkańców, ale nie ostatnim. Chce ich pytać o zdanie we wszelkich drażliwych kwestiach. Zastanawia się na przykład nad zmianą końcówki trasy autobusu A z Katowic do Chrzanowa. Jego zdaniem być może lepiej byłoby, aby jeździł on przez ulicę Oświęcimską i Sienną, a nie Skorupki i Balińską. Przykładowo, jeżeli chodzi o tą kwestię tej linii A, którędy miałaby przebiegać również, jeżeli są zdania podzielone, że lepiej byłoby jednak ażeby jechała ona ulicą Balińską, bo na przykład dojeżdżają dzieci do szkoły, czy też ludzie, którzy dojeżdżają do przychodni, do ZUS-u o wiele, wiele większej liczbie, to również taką lokalnie można taki problem poddać konsultacji. Wtedy dowiemy się, ilu, po jakiej stronie jest większość. To jest to naprawdę bardzo dobra, bezkosztowa forma konsultacji. Burmistrz chce, by mieszkańcy poczuli, iż mają wpływ na to, co dzieje się w ich gminie.